Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Rimworld. Wracamy sobie do Rimworlda, gdzie mamy... Aha. Mamy problem z energią, ponieważ nie mamy kabli. Nie ma w ogóle baterii, energii. Muszę mi powiedzieć, że... Nie dziwię. Czy da się jeszcze przełączyć? Te dwie duże maszyny to wszystko. Jeszcze nie, to nie. Tylko to ma kabel i to ma kabel przypięty. Dobrze, niech tak będzie. Do transportu. Co tam? Przynieście mi to. Jakby się komuś nudziło, tak? Co może to porobić? Co ja tutaj zmieniłam? Nie wiem. Już, proszę. Masz malarię nieznaczną? A o tak, bo myśmy tutaj mieli... ferię atrakcji w ostatnim odcinku. Na zdrowie, dziękuję. Mej, do diabła. Gdzie się możesz położyć? Takie jakby ważne. No do kurwy nędzy. Proszę. Masz teraz nie wstawać. No. Michał, stary. Jest stary. Michał, zebra. Nie potrafię położyć. To jeszcze. Dobra, wszyscy. Okej, tu mamy prąd podłączony. Wiesz tyle. Czy ja ciebie chciałam? Tak, ja ciebie chciałam. Bo zrekrutowanie ci jest bardzo kosztowne. Chcę, żeby oni wszyscy zostali wyleczeni. Naprawdę ich potrzebuję. Malaria. 56%. Zaraz ci wyleczą. Piączka 53 to jest akurat niefajne. 54 to zaraz wstaniesz. Piączka i malaria. 95% malaria, więc chociaż tyle. Ty nie masz nic. Piączka. 79%. Poważna. O. Muszę się położyć. To jest moim innym lekarzem. Teraz przejdziesz do niej? Tak. Ja tutaj przypilnuję. Na pewno z miejsca nie ruszyła. Mhm. Dobrze, zobaczmy. Piączka poważna. Malaria. Malaria. Malaria poważna, ale teraz ci przejdzie.
Książka. Malaria nieznaczna, 89%, zaraz ci przejdzie. Malaria 98%, spoko. Zostawmy na razie te kawałki stali. Ciężko jest zbudować cokolwiek, dlaczego tego nie... Mam, bo ja to musiałam odblokować dopiero i dopiero teraz, jak będą mieć czas, to dopiero teraz ściągnął, tak? O, dobre. Trzeba to będzie ogarnąć. Fajnie, że ściągają im ubrania przed wrzuceniem do tego. To dobrze, to dobrze. Czy myśmy tutaj budowali to? Jesteśmy w trakcie. 108 metalu. 40, no, będzie trudno. Ale dobrze, co tu jest? Potential. Małpa. Potential. Że te kobry mi się tutaj nie podobają. 3. Poluj. Tutaj widziałam jaguara, kuguara, czy co to tam było. O, właśnie tutaj. Jedyny. Bardzo poluj. Mej jest moim badaczem. Kto potrzebuje leczenia? Kimi. Oczywiście, że Mej. Zajmie się leczeniem. Mej, rozmawiaj z nimi. Może będą mieć coś fajnego? Bo będą chcieli od nas odkupić coś fajnego. Będą chcieli od nas odkupić. Proszę bardzo, zabierz sobie włócznie, zabierz sobie łuki. Ziołów wam nie sprzedam. Ziół. Ziole. Żywności wam nie sprzedam. Komplementów nie chcę. Proszę bardzo. O, na zdrowie. Dobrze, jak tam z naszą gorączką, malaria, uzyskana odporność. Mam nadzieję, że wszyscy z malarią powstają. Uzyskana odporność, gorączka. Okej. Tak się zastanawiałam ostatnio, czy nie pozbyć się stąd tych ciał. Tutaj transportowe, okej. Okay. Kuram sorożca. Też ta kuguara. No pięknie. Tutaj nie. Pięknie. Okej, okay. Snajperkę tutaj zostawiłem, bo snajperka będzie dla Michała. No przykro mi. Chciałem go wypuścić, nie chciał wyjść. Jeszcze nie ma... Jest tu nie. Gdzie jest? Proszę. Kupuj karabin. Zaraz powinno być dobrze, no. W razie się nie porusza za szybko, ale powinno być w porządku. I od razu idzie polować na kobra. Dobra.
Znaczy, nie żebym była akurat osobą, która ocenia, tak? O, jak pięknie. Za pierwszym trafieniem. To naprawdę imponujące. Dobrze, ale mamy... Kogo mamy w śpiączce? Stary, jeden, dwa, trzy. Trzy osoby w śpiączce. To bardzo niefajne. Ja nie mogę z automatu. Oni ten. Muszą sami do nich pójść. Rzeczami. To jest bardzo niefajnie. 55, 59, 59. Bo ona tu leży cały czas to. A te stoły rzeczywiście bardzo pomagają. To trzeba przyznać. Te stoły bardzo dobrze działają. Okej, okay, ty dalej robisz. Co ty teraz robisz? Ty dalej robisz tak, ty dalej robisz to stery. Niechaj tak będzie. Dobra, ale już zaczynają wracać do swoich prac. Więc dobrze. To irytujące jest to, że nie możemy się pozbyć tych kości. Powinni coś z tym zrobić. W ogóle nie wiem, czy powinnam to mówić już w tej części odcinka, ale odnośnie wejścia tego? Nie wiem. Odnośnie wejścia Remorda właśnie na Steama czytałam, że ma wejść ponoć 15 lipca. No, lipca. I... Cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że wyrobię się z zakończeniem serii do tego momentu. Staram się, tak? W razie czekam, niech ten łażą z tym, niech to znoszą. Wyglądają. On chyba zmarł. Czy go wypuścili, nie wiem. Ale chyba zmarł. Nie ma tu już żadnych ciał. Chyba pospalane, no. Rozbłysk słoneczny. Jak ja się kurde cieszę. Jasiu, ty nie masz nic do roboty. Dziwię się. Nie możesz ten? Dobrze, teraz dodaj zlecenie Large Scope. Proszę bardzo, proszę zrobić 10. I tutaj też bardzo skoczył. Aż 10. Pokaż mi szczegóły. Nie ma minimalnej umiejętności, więc spoko. Rolne zwierzę. Uj. Bumalu podczas rozbłysku słonecznego. Niebezpieczne. Janusz? Ja. Jakbyś go trafił jeszcze. Lecz mu się uda w końcu. Jak widzicie, na razie tylko i wyłącznie wokół trafia. Spróbuję przedstawić cię dalej troszkę. Zdasz się odgłosić. Lepiej pójdzie. Kimi!
Naprawdę. Trzeba cały czas mieć na uwadze, ponieważ on wybucha. A... No właśnie. Bezpiecznie blisko naszego pola uprawnego. Dobrze, chyba się nam uda uratować kukurydzę, no. Dobrze. Okej. Wspaniała brzoza nam rośnie. To są 27%. Czy nie mam drewna w ogóle? Prawdopodobnie. Te są już chyba do zbioru, co? 99. Oni czekają do 100%. W sumie dobrze. Kto się bije ze świnią? Jeżeli ktoś się bije ze świnią, tutaj powinien być martwy świnia gdzieś w okolicy. A to oznacza jakieś zwierzę. O. No, może niekoniecznie świnia, ale... A mięso to mięso. Odłączmy to. Dlaczego oni robią to zawsze? Kiedy jest któryś, który potrzebuje naprawdę pomocy, to nie robi tego, bo nie. Jak tam moi lekarze? 15%? 14%? 15%? 15%. O! Tu te. W sumie. Tu. Ja wciąż granaty, ty masz to, to ty sobie śpi. Idź tu. Idź tu. Idź tu. Masz nóż, masz nóż. Ty, Janusz, zostań tu. Wiecie, jesteśmy w gorszej sytuacji niż myślałam. Hej. Bardzo ładnie. Tu jeszcze kolejne. Janusz, czy ty dasz radę przebiec? Mamy nie spróbować. Bardzo ładnie. Mamy piękną ochronę. Ciebie robić, żeby zezwolić. Pięknie. To poszło lepiej niż się spodziewałam. Okej, dastery zrobione, tak? Dobra, czy ktoś nie jest z was już odporny na śpiączkę? Nie, ale ty będziesz niedługo. 53% i ktoś jeszcze był, miał tą śpiączkę. Table? No. 58. Dobrze, powiem wam, że to rzeczywiście działa. Faktów medycznych, czynność, zdobywanie odporności pozwala. No. Fajnie.
Gdyby trzeba się stąd pozbyć, bo to jesteś naprawdę niebezpieczny. Ale tym wszystkim zajmiemy się w kolejnych odcinkach. O, trafił go. O, znowu. No, udało mu się w końcu. Jak pięknie. Dobra. Tutaj wiemy, że Kuguar został powalony przed zakończeniem tego odcinka. Natomiast w tym odcinku to było na tyle. Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Polecimy sobie dalej w kolejnym. Na razie.